witam Cię serdecznie w niedzielę 13 września hasłem biblijnym nowego tygodnia. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Niedziela to szczególny czas dla wierzących chrześcijan. To nie tylko początek nowego tygodnia, to przede wszystkim nowy początek. Dziś na nabożeństwie przynosisz Bogu to, co ważne dla Ciebie. Zostawiasz to, co obciąża i otrzymujesz od Niego nowe siły, nową wiarę i nową nadzieję. Czy warto? Posłuchaj, co mówią teksty biblijne na dzień dzisiejszy. Pierwszy wyjęty jest z księgi proroka Jeremiasza. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Co za wspaniałe pocieszenie dla tych, którzy się martwią albo którzy się boją, dla tych, którzy szukają czegoś prawdziwego, trwałego, niepoddanego okolicznościom. Drugi fragment to słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli ta moc, ta potęga i chwała, o której czytaliśmy w księdze Jeremiasza, zostaje przekazana przez Ojca w ręce Syna. On z kolei w mocy swojego autorytetu posyła swój lud, mnie i ciebie, jeśli jesteś jego własnością, aby iść i głosić Ewangelię całemu światu, począwszy od naszych domów, współpracowników, sąsiadów, przyjaciół. Bo ten wielki, wszechmocny Bóg objawia się w życiu swoich dzieci, podpowiada, dodaje sił, mądrości. On koi ból, zabiera niepokój. To dzięki Niemu, dzięki Jego obietnicom wiemy, jak nie poddawać się koronapanice, przez wiarę widzieć więcej i dalej, ufać, że moje życie jest w rękach kogoś, kto uczynił niebo i ziemię, dla którego nie ma nic niemożliwego. Zobacz, jak to działa. Ojciec wszystko przekazuje swojemu Synowi. Syn przekazuje swój autorytet swoim uczniom, swojemu ludowi, aby ten z kolei szedł i głosił Ewangelię. W ten sposób Duch Święty powołuje nowych wierzących, nowych uczniów, nowych świadków tego, że Chrystus Pan żyje, zmienia i na nowo kształtuje ludzkie życie i serca. Czy znasz kogoś takiego? Czy jesteś tego świadkiem? Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś swej wiary, swego życia, niedziela to też czas pojednania, czas szukania, stawania się uczniem Pana Jezusa, aby w Jego obecności wzrastać w wierze i przestrzegać tego, co nam Pan przykazał. I w tym prowadzi nas dzisiaj ta oto modlitwa. Panie, prosimy, przyjdź i błogosław nas. Obdarz nas swoim pokojem, rozłóż swe dłonie nad nami w geście błogosławieństwa. Napełnij nas swoją mocą. Postawiłeś nas pośród ciemności świata, abyśmy nieśli dalej Twoją radość. W smutku i cierpieniu chcemy być Twoimi sługami. Życzę nam wszystkim dobrej, błogosławionej niedzieli.